Karta na codzienne zakupy to największy niepubliczny program pomocy dla seniorów. Caritas Polska wraz z Fundacją Biedronki przekaże potrzebującym seniorom 10 tysięcy przedpłaconych kart na zakupy w sieci jednego z dyskontów, ładowywane automatycznie kwotą 150 zł na każdy miesiąc i za ich pomocą będzie można robić zakupy przez 10 miesięcy. Pomoc trafia do seniorów, którzy zmagają się z problemami finansowymi, niepełnosprawnością czy samotnością. Osoby korzystające z karty na codzienne zakupy będą otoczone opieką 3000 wolontariuszy Caritas, co ma szczególne znaczenie w czasie pandemii. Program na codzienne zakupy wyróżnia nowoczesność i profesjonalizm. Zakupy dokonywane za pomocą karty są bezpieczne, dają wolność wyboru przy wybieraniu produktów oraz zapewniają anonimowość. Według przeprowadzonych badań aż 84% seniorów deklaruje, że program ma istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej. To już czwarta edycja programu, a tylko w tym roku Fundacja Biedronki przeznaczyła na ten cel 14,5 miliona złotych. Caritas Polska i Fundacja Biedronki w trosce o naszych seniorów.